O planach Kleo na najbliższą przyszłość oraz zwycięzcę amerykańskiego The Voice. Cześć, to jest Flash Muzyczny. Zapraszam. Kleo bez Donatana, czy to możliwe? W rozmowie z Faktem piosenkarka zdradziła, że jej stosunki z producentem nieco się rozluźniły. Obecnie wokalistka pracuje nad solowym materiałem. Już 30 grudnia Kleo zaprezentuje swój pierwszy utwór oraz teledysk. Na razie możemy pokazać jedynie plakat zapowiadający klip Zabiorę nas i zdjęcie z planu teledysku. Jordan Smith został zwycięzcą amerykańskiej edycji The Voice. Na przesłuchaniach w ciemno zachwycił trenerów wykonaniem piosenki Chandelier. Publiczność nagrodziła wówczas chłopaka owacjami na stojąco. Wykonanie przypadło też do gustu trenerom. W swojej grupie chcieli mieć go wszyscy. Jordan wybrał lidera formacji Maroon 5. We wtorek odbył się finał amerykańskiej edycji programu The Voice. Jordan nie krył zdziwienia swoją wygraną. Zobaczcie, jaki utwór zaśpiewał w ostatnim odcinku show. A w naszym serwisie możecie przeczytać wywiad z Anną Wyszkoni. Ostatnio ukazała się jej najnowsza płyta Kolędy Wielkie. Szczegóły na Onet Muzyka. Teraz to wszystko, polecam kolejne flesze. Cześć!